W Boże Ciało 15 czerwca 2017 roku w Ostrołęce zorganizowano chrześcijański koncert uwielbienia. Jak nie znacie słów, możecie klaskać dla niego! Na scenie wzorem poprzedniej edycji zaprezentowały się zespoły Kanaan z Trójmiasta, zespół Moja Rodzina z diecezji płockiej oraz dzieci i młodzież z ostrołęckich szkół. Mamy w Ostrołęce już trzeci koncert uwielbienia. Wielu mieszkańców było na mszy świętej w związku z Bożym Ciałem, potem procesja, a teraz wieczór uwielbienia. Samorząd wspiera takie spotkania, bo one integrują ludzi, bo mają wymiar i religijny, i taki miastotwórczy. Bardzo się cieszę, że dzisiaj znowu ostrończanie mogą się spotkać. Jesteśmy tu drugi raz, bardzo nam się podoba, jest bardzo rodzinna atmosfera i polecam. Jakiś czas temu mieliśmy taką myśl, taką wizję, żeby w nawiązaniu do tego, co się dzieje w Rzeszowie, czyli do koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha, żebyśmy także i my mogli to wydarzenie przenieść w pewnym sensie do Ostrołęki. No i rozmawialiśmy z naszymi znajomymi, z przedstawicielami poszczególnych grup i razem to wydarzenie zaczęliśmy tworzyć. Dzisiaj po raz trzeci. Pierwszy raz był u nas Deus Meus, chór Deus Meus, drugi raz było Trzecia Godzina Dnia, a dzisiaj głównymi zespołami jest zespół Moja Rodzina z diecezji płockiej i zespół Kanaan z Trójmiasta. Celem tego koncertu jest przedłużenie uroczystości Bożego Ciała, czyli uczczenie Jezusa. Jest to koncert uwielbienia, więc najważniejsze jest, aby ludzie mogli razem z nami śpiewać takie pieśni wielbiące Jezusa Eucharystycznego, czyli cieszyć się radością Bożego Ciała. Nie ma innych celów ten koncert, ani jakichś dobroczynnych, ani nie zarabiamy pieniędzy na tym koncercie. To wszystko jest po to, żeby poczuć wspólnotę, stąd też taka piękna nazwa tego koncertu, Zjednoczeni dla Miłości. Miłości pisanej przez duże M. Nie ma takiego miejsca, gdzie możesz się schować przed Bożą miłością, nawet jeśli spróbujesz. Chcemy w trakcie dzisiaj między jednym zespołem, graniem jednego zespołu, a drugiego, chcemy także zaprosić uczestników do wyznania, przyjęcia Jezusa jako Pana. Będzie taki moment, w którym poprowadzi nas ksiądz Adam Ulatowski, wikariusz tutejszej parafii Zbawiciela Świata. Także mamy nadzieję, że to będzie ważne wydarzenie, które być może dla wielu z nas będzie zaczynem do rozbudzenia swojego życia duchowego. Ale mamy też takie akcenty dziecięce co roku. W tym te akcenty dziecięce to występy dzieci ostrołęckich, dzieci i młodzieży ostrołęckiej. W tym roku będzie to Schola z parafii Zbawiciela Świata oraz dzieci ze szkoły podstawowej nr 10 z teatrzyku Promyki Dziesiątki. I one pokażą, co potrafią, ale chodzi głównie o to, aby pokazać, że to jest takie wydarzenie rodzinne, żebyśmy w przyjaznej atmosferze mogli razem poświętować. Lądowisko dla Twej chwały. Bo jedno lek jest na to wszystko. Jezu, błagamy, przyjdź i poruż miastem całym. Do Ciebie dziś rzucamy wszystko, by budować lądowisko dla Twej chwały. Bo jedno lek jest na to wszystko.
przyszłam tutaj z dzieckiem i ze znajomymi, żeby kontynuować to święto, fajnie spędzić czas. Zapraszamy wszystkich. Jest miło, fajnie. Jest miło, fajnie. Pozdrawiamy wszystkich. Mój tato, próbowałeś kiedyś tak mówić do Boga? Mój tato, to nie do wiary, ale on naprawdę tego chce. Mój tato, nie bądź słuchaczem, tylko zrób to teraz i powiedz. Mój tato, chociaż może serce ściska, albo jest ci głupio. Mój tato, nie słuchaj więcej, jak cudownie jest pić wino. Napij się go. Mój tato, więc zrób ten krok. Czuję, że chcesz i wiesz, że mówię do ciebie właśnie. Mój tato, powiedz to. Powiedz to pierwszy raz w życiu może. Mój tato, kocham cię. Co chcesz, mój tato, ja ufam tobie. Mój tato, kocham, 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 kocham cię. Mój tato, z wszystkich sił tak wielki. Koncert potrwał do godziny 22:00.